Jak pamiętacie, wczoraj padało przez większą część dnia, co nie przeszkodziło w zrobieniu ponad 500 km. Dzisiaj od rana także pada. Klimat pola namiotowego, na którym się zatrzymałem, na swój sposób wynagradzał tę podłą aurę. Nawet w deszczu wyglądało jak z bajki. A od drugiej do teraz, a jest 8:40, także nic z tego, że chciałem szybko pojechać. Muszę poczekać jeszcze, aż trochę przestanie padać, bo wszystko jest ultra mokre. Był jakiś typ z czeską rejestracją, który w ogóle w tym najgorszy deszcz stał się pakował, na pewno miał wszystko mokre. Nie wiem, czy śpieszył się na narodziny syna, czy dlaczego, ale zapakował się wszystko po mokrości i pojechał. Kurczę, tak lało, że jest wszędzie błoto. Ciekawy jestem, jak ja stąd wyjadę na tych oponkach. No nic, trzeba powoli myśleć o pakowaniu się. Deszcz nie przestał padać nawet na chwilę, dlatego postanowiłem złożyć wszystko i zapakować na motocykl. Taka wariacja na temat mokrych rzeczy i suszenia. Nie mogę tego włożyć do kufrów, bo po prostu wszystko inne też będzie mokre, a tak jadąc może się to po prostu wywietrzy, wysuszy. Na pewno tak będzie. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, Od kilku godzin ciągle pada i strona, w którą chciałem jechać, czyli w góry i zakręty, bardziej na południe i bliżej granicy z Włochami, no to tam nie pojadę, bo kurczę, znowu będzie cały dzień padać, więc wybrałem strategię uciekania przed deszczem i jadę do Lublany, no bo to jest miejsce, wiadomo, stolica, w którym nawet jak będzie padał deszcz, to i tak będzie co robić. Tak. Postanowiłem pojechać do stolicy Słowenii. Zaletą solowych wyjazdów jest duża łatwość w ogarnięciu miejsca do spania. Nie trzeba szukać, aż wszystkim przypasuje i bez problemu można znaleźć jedno łóżko w kilkuosobowym pokoju za jakieś śmieszne pieniądze. Oczywiście nie jest to dla każdego, ale ja tak lubię. Przeważnie nocują tam inni globtroterzy, pracownicy z innych krajów albo studenci, więc prawie zawsze można spotkać ciekawego rozmówcę. Nie mogłem się jeszcze zameldować, bo było zbyt wcześnie, więc zostawiłem dobytek w schowku i ruszyłem z buta na oględziny. Miasto jest dość małe, ale dzięki rozgałęzieniu rzeki Ljubljanica i usytuowaniu części miasta wewnątrz rozgałęzienia, spacer jest bardzo przyjemny. Obecność rzeki została świetnie wykorzystana i są tu dwupoziomowe bulwary, przy których można zjeść i napić się kawy. Ljubljana ma długą historię sięgającą 2000 lat, kiedy w 50 roku przed naszą erą założyli ją Rzymianie. Wśród ciekawostek można wymienić m.in. dwa trzęsienia ziemi, znaczące miejsce kultury i sztuki w XV wieku, ważny ośrodek luteranizmu. Ljubljana została po I wojnie światowej przyłączona do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W 1929 roku należała do Królestwa Jugosławii, które rozpadło się w 1991, a Ljubljana została stolicą nowo powstałej Słowenii. Główną atrakcją jest zamek Ljubljana, który góruje nad miastem i jest najwyższym punktem widokowym. Zabiorę was tam. Można na niego wjechać kolejką, co zajmuje minutę, a można też wejść takim wspaniałym miejscem jak to. Wiadomo, że jak się 3 dyszki skończy, to bębenek szybciej rośnie, więc ja zdecydowanie dla zdrowia i sportu wolę sobie tam wejść. Tym bardziej, że nie jest to jakoś bardzo daleko, 600 metrów pod górę. Pokazuje 10-minutowy spacer. Zamek powstał najprawdopodobniej jeszcze w średniowieczu i był w swojej karierze twierdzą obronną, składnicą prochu, szpitalem, koszarami, więzieniem, a jeszcze do lat 60. XX wieku miasto wynajmowało w nim mieszkania komunalne. Do początku XXI wieku zamek służył jako miejsce wystaw i imprez plenerowych, w tym wesel. Kolejkę zbudowano w 2006 roku. Z końcem XVIII wieku był pomysł, aby rozebrać zamek i przeznaczyć materiały budowlane na sprzedaż, ale Lublanę zajęły wojska francuskie. Francuzi przekształcili go wtedy na szpital i koszary. Więcej ciekawostek znajdziecie w opisie filmu. Inne znane miejsca to plac Preserena, Potrójny Most i Smoczy Most. Całość bez problemu razem z jedzeniem i piciem kawy obejrzycie w pół dnia. W starej części miasta jest Plac Wodnika, podobny do polskich bazarów, więc wpadłem zobaczyć, czym się różni i co można kupić. Nabyłem też kilka magnesów i naklejek. A na samym środku starego miasta bazar, takich jak u nas całkiem dużo. Możecie kupić tu wszystko od owoców, butów, warzyw, szmatek dla kobitek i tak dalej. Tak na chwilę podszedłem, żeby zobaczyć, ile kosztuje. Ile kosztuje na przykład kilogram czereśni, no to w okolicach 7 euro, czyli pewnie dwukrotnie drożej niż u nas. Przy tym targu są też food trucki, ale chyba takie, które są tu cały czas. Wziąłem coś takiego, co się nazywa Pleskawica, bo brzmiało w niej najbardziej nie po polsku, a po słoweńsku. Zobaczymy, co to będzie. Podobne do kepsa, ale mięso mielone z wołowiny. Znane w Słowenii. Zobaczymy, jak smakuje. Nie zostałem fanem Pleskawicy. Lublana, słuchajcie, miasto jak miasto. Europejskie. Jak się wejdzie na stare miasto, to bardzo podobne do każdego innego w Europie. Wiednia, Pragi, Warszawy czy czegokolwiek innego. Natomiast jest dużo mniejsze. Tak jak przystało na sam kraj, dosyć małe, to i stolica mała. Jakby was wziął, zawiązał wam jakąś przepaskę na oczy i was wypuścił, to byście się nie zorientowali na pewno, czy jesteście w Warszawie, czy w Pradze, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast samych atrakcji nie ma jakoś bardzo dużo. Stare miasto jest bardzo małe, więc można je przejść dosłownie w pół dnia, pewnie zobaczyć wszystko, jakby się uprzeć od samego rana. Ja sobie tu pochodziłem już 3-4 godziny, no tak jak mówiłem wcześniej, uciekłem z rejonu, gdzie pada, no i staram się ten czas wykorzystać na maksa, jak się tylko da. Drepczę teraz do miejsca, w którym wynająłem hostel. Za 23 euro w pokoju koedukacyjnym, w którym jest już 5 innych osób, więc na pewno będzie wesoło. Wystarczy odejść 700 metrów od starego miasta i jest w ogóle małe miasteczko się robi generalnie. Tak jak jakiś podwarszawski, nie wiem, Wołomin, Zielonka albo nie wiem, Łomianki, coś w tym stylu. Nie jest też jakoś przesadnie czysto, za to bardzo dużo jeździ ludzi tutaj na rowerach. Jest to bardzo popularny środek transportu. Powiedziałbym nawet, że więcej ludzi jeździ rowerami, nawet albo jakimiś elektrycznymi hulajnogami, niż chodzi tutaj na piechotę. Przechodząc i spacerując też nie widziałem zbyt wielu autobusów komunikacji miejskiej, więc być może po prostu tak to tutaj wygląda. Ścieżki rowerowe, o, zobaczcie, są nawet na przedmieściach, o, może tak bym to nazwał. Natomiast ruch jest żaden, w zasadzie w ogóle nikogo tutaj nie mijam, idę niepokojony sobie sam generalnie, więc malutka stolica. Pokój jest ultra mały. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 osób i jeszcze tutaj w przedpokoju. Światło się nie świeci, to nie będzie widać. Są jeszcze 2 łóżka, kuchnia, wspólna łazienka. Mieli być wszyscy, a nie ma nikogo generalnie, więc ja swoimi ciuchami zająłem wszystkie miejsca. Tutaj na zewnątrz wywaliłem buty i no i wszystkie zmokłe rzeczy, a jest ich trochę, no bo przecież ciągle pada deszcz, więc nic nie wyschło. Stąd się wchodzi, drzwi są zamknięte na kartę. Mikrofalówka, lodówka, jakaś tam zabudowa. Tutaj są 2 łóżka. No i tutaj już widzieliście apartament. To jest mój wyro. Są generalnie trochę wyższe niż u nas w Polsce. Na przykład banany kosztują 1,60 €, czyli pomnożyć to przez 4,50 to trochę więcej niż u nas, bo u nas w okolicach 5-6 zł. Ale nie wszystko jest droższe. Niektóre rzeczy są tańsze. Ale raczej jest drożej, w okolicach tam 30-40%. Dobra, zaraz zrobię zakupy, to wam pokażę, ile wydałem i co kupiłem. Za to, co tu widzicie, zapłaciłem 13,34 eurocenty. Tak wygląda paragon. Jak ktoś tam chce, to można sobie prześledzić. Tam kolega z Bośni i Hercegowiny głośno gada przez telefon, więc może być go słychać w tle, ale najpierw musimy sobie nalać. Dopiero wtedy będziemy mogli zabrać się za robotę. No i ba, kolacja hostelowa zrobiona. A motocykl niestety w deszczu stoi tam. Ten sam zestaw, tylko bez piwka, zjadłem rano na śniadanie. Zmęczony już deszczami przeglądałem pogodę i zanosiło się na upał na słoweńskim wybrzeżu. Przy śniadaniu rozkminiałem trasy i atrakcje do obejrzenia. Niestety wszystko jest zupełnie mokre, o ile namiot jeszcze nie jest problemem, o tyle buty są no ultra mokre zupełnie, więc będzie trochę kłopot w nich jechać, a że ciągle pada, to nawet nie mają kiedy wyschnąć podczas jazdy. No nic, jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Taki oto zakup poczyniony. Kurde, to do Jamaszki, nie wiem czy będzie pasowało do Hondy. Tak nawet zażartowałem, jak to kupowałem, ale typ chyba nie był zbyt wesołym człowiekiem, bo powiedział, że to tylko marketing. Ja mu mówię, gościu, I'm just kidding. Dobra, smarujemy. Musiałem pościągać kufry, bo nie byłem w stanie go na tylną stopkę dać. Jeszcze zjechałem w dół, bo stanąłem w takim miejscu, że pod górę musiałem, kurczę, go podnosić. Ale dobra, łańcuch nasmarowany, można doczepiać co trzeba doczepić i można lecieć dalej. I jeszcze się dobrze nie rozpędziłem, a znowu musiałem się zatrzymać, bo wydawało mi się, że jest mało wiatru w przednim kole. Jeszcze się zatrzymałem na chwilę, bo kurde, coś mi ciągnie ta kierownica strasznie w zakrętach, jakby było za mało powietrza. Zaraz dopompujemy, zobaczymy. Powinno być 2,5. Z tyłu powinno być 2,9. I tak sobie pompuję, aż tu nagle człowiek do mnie podbija. Jesteśmy pod Ljubljaną, jakieś pewnie 10 km od Ljubljany. Spotkałem gościa, który idzie z buta z Warszawy. Pieszo. Cały czas pieszo, nie podjeżdżam, zatrzymują się ludzie, pytają podwieźcie, mówię nie. Patrzą się na mnie jak na wariata, bo ten nie spada deszcz. A jak zaczęło się? Jak zaczęło się? Jak w zeszłym roku byłem w Santiago de Compostela, tak mi się spodobało, że w tym roku idę na Maltę. Przez Rzym, tam sobie też trochę pozwiedzam. Nie byłem w tych rejonach nigdy, więc po prostu. Spoko, masz czas jakiś? Cały czas. Mnóstwo. czyli nie masz czasu, zarobicie. No mnie trochę czas ogranicza, więc muszę się śpieszyć, ale imponuje mi to, że nie masz czasu, bo też bym tak chciał kiedyś dookoła świata motocyklem. Tak, dookoła świata motocyklem. Chwilę pogadaliśmy przed tym, zanim to nagrywam, więc wiem, że dzieci masz i też gdzieś tam zostały, więc żebyś cało wrócił. Cały czas dzwonimy do siebie, rozmawiamy. Tak. Super, więc elegancko, słuchajcie. No więc jak widzicie, Polacy wszędzie, nawet na stacji benzynowej. Oj, tak, wszędzie, na stacji benzynowej. A zatrzymałem się tylko po to, żeby napompować powietrze do motocykla. Spaliśmy nawet w tym samym hostelu, widziałem jak masz na imię? Tomek. Widziałem nawet jak Tomek wychodził, no ale oczywiście nie zaczepiałem go, jakbym zaczepiał wszystkich ludzi, to... A trzeba! Tak, to bym nigdy, nigdzie pewnie nie dojechał. Dobra, piona w takim razie. Zbijemy tak? Zbijemy, no tak. I co? Nie było widać, ale, do zobaczenia. Ale była zbita. Te nasze do zobaczenia było uzasadnione, bo spotkaliśmy się później na kawkę w Warszawie. Jak widzicie, dobrych obieży światów wśród Polaków nie brakuje. Po sprawdzeniu ciśnienia cisnąłem dalej, a moim celem był zamek Predjama, czyli zamek w skale. Używając głównie bocznych dróg, wjechałem na szuterek, którego się zupełnie nie spodziewałem. Jechałem tak kilka kilometrów. Jak tylko dojechałem na parking, to słońce zaczęło mocno operować i zrobiło się upalnie, czego pragnąłem od początku wyjazdu. Moje buty i ciuchy także. Tak wygląda stanowisko do suszenia w pełnym słońcu, bo jak pamiętacie, trochę rzeczy miałem mokrych, więc zostawiam tutaj to wszystko tak jak stoi. Buty tylko z zewnątrz są suche, no bo w środku oczywiście zupełnie mokre, co demonstruję tutaj, o właśnie, więc buty zostawiam do nagrzania, a ja zakładam klapeczki i lecę obejrzeć zameczek w skale. Zamek Predjama to największy zamek jaskiniowy na świecie i jedna z głównych atrakcji turystycznych w Słowenii. Wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, zachwyca turystów swoim bajkowym położeniem. Jak się go zobaczy pierwszy raz z daleka, to aż trudno uwierzyć, że jest prawdziwy. Z zamkiem związana jest historia łotra o imieniu Erasm, który skrył się w zamku przed gubernatorem Triestu. Dzięki położeniu zamku w skale przez długi czas nie udawało się schwytać Erasma. Jeden z dworzan został przekupiony przez gubernatora i doniósł, że jedynym niechronionym miejscem jest ubikacja. Gdy Erasm się tam pojawił, ów zdrajca dał znak i salwa z armat pozbawiła Erasma życia. Znakomite doświadczenie. Byłem zaskoczony wiele razy. Po pierwsze tym, że w ogóle coś jest w środku. Po drugie tym, w jaki sposób jest zorganizowane samo przejście. Dostaje się taki, nie wiem co to jest, zestawik, telefonik i przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, wszystko jest ponumerowane w taki sposób, że po pierwsze nie potrzeba żadnego przewodnika, po drugie na pewno się nie zgubicie, po trzecie jest tyle języków, że no, polski oczywiście mnie interesował, więc wziąłem sobie po polsku, po czwarte samo to, w jaki sposób jest zorganizowane to, jak to w ogóle wygląda, no to szok. W dzisiejszych czasach nie ma szans, żeby coś takiego powstało. Początki budowy tego cuda to XII wiek. I chyba tylko wtedy ludzie, nie licząc się z bezpieczeństwem, z ludźmi, z pieniędzmi, po prostu zbudowaliby coś takiego. Dlatego o historię trzeba dbać, pielęgnować, tak żeby było dla przyszłych pokoleń. Być może w przyszłości ci, którzy zostaną po nas, to co żeśmy wykonali i zrobili, też będą się z tego śmiać, że co za wariaci zbudowali coś tak nieopłacalnego i bezsensownego. Za taką organizację zwiedzania uważam, że cena 18,5 euro za jedną osobę dorosłą jest uzasadniona. Warto tam wejść. No i cacy. Wszystko suchutkie. Nawet skarpetki. Buty. Prawie. Można powiedzieć, że suche w porównaniu do tego, co było. W okolicy są jeszcze inne bardzo znane atrakcje. Jaskinia Postojna i Jaskinie Szkocjańskie. Dzisiaj jeszcze odpuszczę, ale wrócę tu jeszcze na tym wyjeździe. I skupiam się już na przyjemności z jazdy i na tym, aby dotrzeć nad Morze Adriatyckie i poczuć smak wakacji. Wreszcie jest ciepło. Po drodze CBF-a wbiła 90 000 kilometrów. Po małych problemach ze znalezieniem miejsca do spania udało się znaleźć bardzo tanie lokum w samym centrum Izoli. Słowenia ma dostęp do morza, ale linia brzegowa jest dość krótka. Zerknijcie na mapę. Są tu 3 większe miejscowości: Koper, Izola i Portoroż. Kilka kilometrów na południe jest granica z Chorwacją. Tu miejsca do spania nie jest łatwą rzeczą. Byłem w miejscowości Koper, mimo tego, że zabukowałem hotel na Bookingu, tak jak przyjechałem na miejsce, to okazało się, że jest fully i dla mnie miejsca nie ma, ale na tyle był uczynny człowiek, z którym rozmawiałem, że zadzwonił do kilku innych miejsc. No tam wiadomo, małe miasteczko, no to pewnie wszyscy się znają ci, którzy wynajmują i nigdzie nie było ani jednego miejsca wolnego w tej miejscowości Koper, więc zarezerwowałem 5 km dalej w miejscowości, która nazywa się Izola i też nie było to jakieś najłatwiejsze, dlatego że jakieś szczątki zostały tylko. Ale zobaczcie, jak wygląda miejscowa. Aneks kuchenny, telewizor, lodówka, całkiem niezły wystrój. No i jest jeszcze całkiem nie najgorsza łazienka do prania, pralka. Jakbym chciał sobie coś wyprać, no pewnie coś by się znalazło, ale to nic. Najlepsze jest to, co się kryje za drzwiami. Otwieramy. Tada, jesteśmy w mieście od razu. Zobaczcie, motocykl zaparkowany. O, tutaj. Nie da się ukryć, jest tu włosko. Po wąskich uliczkach mogą się poruszać tylko jednoślady. Raczej nie spotkacie tu zbyt wielu obcokrajowców. I w ogóle nie ma tu zbyt wielu ludzi. Jezu, co to za kozacki klimat, kurde, gdzie są ludzie? Nikogo tu nie ma, jest naprawdę jak na starym mieście. Gra muzyczka? Jakaś filharmonia tu obok. Zapach górskich kozich serków to można spotkać nawet w przejściu podziemnym w Warszawie, wchodząc do metra, ale zapachu morza, słonej wody podrobić się nie da. Jest tu fantastycznie, jak się domyślacie, idę do wody. Wieczór spędziłem w knajpce 10 metrów od brzegu, oglądając zachód słońca. Dziękuję za Waszą obecność i zapraszam na kolejny odcinek. Jeśli Ci się podobało, zostaw suba i łapę. Do zobaczenia.